Kontynuujemy naszą lekcję z łaski Chrystusowej. Szósty rozdział, szósty werset. Piąta księga Mojżeszowa, szósty rozdział, szósty werset. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przybywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na oddrzwiach twojego domu i na twoich bramach. A gdy Pan twój Bóg wyprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi poprzysiąg dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przyjęty czcią dla Pana, twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan Bóg, twój Bóg zazdrosny, niechaj wie, nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście go w Masasa. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. Będziesz czynił to, co prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł twoim ojcom, abyś wypędził przed sobą wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak powiedział Pan. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Pan wam Pan Bóg wasz, to odpowiesz twojemu synowi: byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na wszystkich oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego ludowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wyprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł nasz ojcom, i nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło, bo wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj, i będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Amen. Jak Mojżesz dał przekaz, który składał się na przykazanie ludu izraelskiego: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem twoim, jedynym Bogiem, i Jego będziesz miłował z całego swego serca, z całej duszy swojej i z całej siły swojej i z całego umysłu swego w Nowym Testamencie. W ciągu dalszym powiedział o bardzo czymś poważnym, co powinno być czynne w rodzinach wszystkich naszych, o dzieciach, mówiąc o tych słowach, które ja ci dałem. Wyrównuj swoje życie zgodnie ze sprawiedliwością moją i moją wolą. Pierwszą rzecz, którą powinieneś wykonywać, jak podejmiesz trwałą decyzję, abyś chodził ty podporządkowany moim słowom, pierwszą rzecz, którą powinieneś zrobić, jest, abyś uczył z pilnością twoje dzieci tych słów i w dodatku, i o nim będziesz mówił w swoim domu, idąc drogą i kładąc się i wstając. Odpowiedzialność więc dzieci Bóg daje na początku matce, i w dodatku apostoł Paweł mówi to, i mogę powiedzieć zupełnie, mówiąc
że żona będzie zbawiona poprzez rodzenie, czyli to znaczy, że kobieta będzie zbawiona, jak będzie rodziła dzieci, jak będą trwać w wierze, w uświęceniu i w mądrości, czyli odpowiedzialność dzieci z początku Bóg daje kobiecie, która jest stróżem, i jak kobieta chodzi zgodnie z wolą Boga, tak jak dał przykazanie Mojżesz w Starym Testamencie, ale jeszcze bardziej w Nowym Testamencie, jak kobieta chodzi z pobożnością, z Bogiem, z bogobojnością i zupełnie podporządkowana jest Słowu Bożemu, wtedy pewną rzeczą jest, że Bóg jej da dobry owoc. Bo dobre drzewo ma dobry owoc, a złe drzewo ma zły owoc. I owocem kobiety podstawowo jest rodzenie. Oczywiście nie sama. I większą odpowiedzialność od kobiety ma głowa jej, czyli jej mąż. I mąż nie powinien wychowywać swoje dzieci z pobożnością i z niepokalaniem tylko, ale oczywiście z karnością, ale i posłannictwem jego jest, aby zarządzał dobrze swoim domem. I w taki sposób, bracia i siostry, Bóg uczynił cud, dając ojca i matkę do rodziny, dając im obietnice, które wszystkie zaczynają się od początku, od związku matki i ojca z Bogiem. Po drugie, od związku matki z mężem i ojca ze swoją żoną, z jego żoną. I to, co się staje, i to jest, nie jest dobrą rzeczą wobec Boga, jest, że dajemy winę żona mi, a ja żonie, jak coś nie idzie dobrze z naszą rodziną. I to jest błąd, wielki błąd, z konsekwencjami bardzo złymi. Bo to nie jest tylko, że nie jest jednością ojciec i matka, ale swoimi słowami idą, oddalają się od siebie. I wynik tego jest, że nie mogą rozkoszowywać się w przychylności, w łasce i w pomocy Bożej. A jest to taka prosta rzecz. Matka, aby się upamiętywała wobec Boga, aby uniżała się wobec swojego męża, który jest jej głową, aby podporządkowała się we wszystkim swojemu mężowi. I mówię zawsze o chrześcijanie. A ojciec, aby uniżał się wobec Boga z bogobojnością i wobec swojej żony, i aby mieszkał ze swoją żoną z poznaniem. Nie może nie znać mąż problemy i trudności swojej żony i się nie będzie interesował o to. Musi troszczyć się o nią, musi się pielęgnować nią, znając, że jest płcią słabszą. I odpowiedzialność, którą daje Bóg co do rodziny, daje mężowi. Musi rządzić dobrze swoim domem. Musi być dobrym przełożonym. Jest pastorem rodziny. A matka musi być uniżona, podporządkowana i dobrym stróżem, która będzie uczyła swoje dzieci. I nie ma żadnej możliwości, aby taka rodzina, jak jest, taki błogosławiony związek między sobą, z Bogiem i między sobą, aby Bóg nie błogosławił i nie aby nie dawał wzrost. I jak jest taki związek, cokolwiek by, o cokolwiek by poprosili i zgadzają się ze wszystkim, jest niemożliwe, bo jest pewno, jest napisane, aby Bóg tego nie uczynił. Czyli odpowiedzialność jest w ojcu, w związku z matką,
co do rodziny i odpowiedzialność, którą daje Bóg, jest w związku z mężem. Bóg, bracia i siostry, niech daje nam mądrość taką. Dlaczego? Bo jest to zależne, czy kobieta będzie zbawiona, bo to jest jej dzieło. I kto wykonuje dzieło Boże niepilnie, jest przeklęty. I niech nam się nie wydaje twarde słowo, Słowo Boże. Słowo Boże jest dobre, jest święte, jest błogosławione. Ale i odpowiedzialność męża jest, że musi rządzić nas ze swoją, musi być przełożonym swojej żony, ale aby mógł kierować nią, musi żyć z poznaniem ze swoją żoną. I od samego początku niech nie zostawi, aby się psuły te rzeczy, ale jak się zepsuje ta rzecz, krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jaką piękną rzeczą jest, jak weźmie mąż swoją żonę i powie jej, chodź, upamiętamy się. I powie, ja jestem winny, ja nie rządziłem dobrze nad tobą i nad naszą rodziną. I powie żona, chodź, upamiętamy się, ja nie zachowałam dobrze miejsca jako stróż i z tym uniżonym sposobem Bóg uczyni wielkie rzeczy. Ja powiedziałem wam, i to mówię powtórnie, dla chwały Boga Ojca, że nie ma ani jednej prośby, o którą byśmy poprosili z upamiętaniem i z modlitwą z moją żoną Anną, i Bóg nie uczynił nie tylko to, co poprosiliśmy Go, ale jeszcze więcej. Nie idziemy oczywiście tak sobie, beztrosko, modlimy się naprzód sami, rozmawiamy o tym i Bóg działa wcześniej, przed dotarciem do tej sytuacji. I później mi pokazał Bóg coś, czego nie mogę zapomnieć. Poprowadził mnie do domu jednego brata. I w centrum tego domu, ja tak widziałem, było jeden mebel bardzo ładny. To jest tak jak te stare ławki. Taka ławka bez nóg. I gdzieś około to było 2-metrowe i klęczały mężczyzna i kobieta i modlili się z rękoma do góry i modlili się na języki, modlili się, wychwalali Boga. I ja, podobało mi się to i z nienacka widzę, że ta ławka, i Bóg mi powiedział, że to była rodzinna. To było rodzinny ołtarz. I ten rodzinny ołtarz zmniejszał się. I tak mówię, około 2 metry. Nie mówię, że to było dokładnie. I był z dala. I zmniejszała się ta ławka. Zmniejszała się. I przybliżali się. I jak dotarli bardzo blisko, Mąż był po lewej stronie, a kobieta po prawej, i wziął kobietę swoją prawą ręką na górę, a kobieta wzięła na dół. I jak miały dwie ręce, cztery ręce, bo była para, i jak się złączyło to zegary, były tylko widoczne dwie ręce. Jak się ta modlitwa wykonała, z ich ust wychodził ogień i docierał aż do nieba poprzez Ducha Świętego. To jest jedność. Gdzie się zgodzą? W modlitwie, nie w prośbach. Jak dwóch się nie zgodzi, nie mogą chodzić. Jak moja żona mówi, ja na prawo, a ja na lewo, nie możemy iść razem.
jak ja mówię tak, a moja żona inaczej, nie możemy iść razem. Ale jednak to jest łatwa rzecz. Łatwa rzecz. Więcej uniżenia, więcej bogobojności. Jak w rodzinnym, przy rodzinnym ołtarzu, jak się przyłączą dzieci, jak są, wtedy wyobraźcie sobie, jaka to będzie wielka modlitwa. Jaka chwalebna i mocna modlitwa to będzie. I odpowiedzialność na dzieci mają ojciec jako dobry zarządca i matka, która jest dobrym stróżem, z konsekwencjami dobrymi, bo to jest nasze dzieło. Dzieło kobiety ma związek z jej zbawieniem. Dzieło mężczyzny ma związek z błogosławieństwem i z zbawieniem jego być może, bo nie może stać się prezbiterem. Jak jedno dziecko nie jest w porządku, nie może być prezbiterem. I to nie jest, że dzieci decydują. I wielkim błędem jest, że dzieci decydują. Tak, dzieci decydują, ale jak dzieci dorastają w otoczeniu, gdzie jest podporządkowanie w woli Bożej, wtedy obietnice Boga jakie są? Że będziecie żyli, że będziecie wychwalać Boga, że wszystko będzie dobrze. I dwie rzeczy mówi Mojżesz. Te słowa przywiąż sobie jako znak do swojej ręki i jako przepaska między twoimi oczyma. I to znaczy twoje dzieło i twoje pragnienia. Od tych dwóch rzeczy jest zależne dzieło chrześcijanina. Jak dzieło twoje jest zgodne z wolą Boga i od pożądliwości twoich, co chcesz, jak nie są pożądliwości innych rzeczy. Dlatego miłość nasza do Chrystusa nie jest uczuciowa. Nie ma takiego lekceważenia, nie ma podniecenia albo podnieceń. Jest sumienne. Sumienną decyzją, wyrównaniem naszego życia i życia naszej żony i naszych dzieci z wolą Boga. I Bogu się to podoba. I błogosławi. I jednym pytaniem jest, jak moja żona nie jest wierna i mój mąż nie jest wierny, co robię? Wtedy musisz znaleźć kogoś innego, kto się modli. Razem z tobą. Kim jest ten drugi? Pocieszyciel, Duch Prawdy. Pamiętam raz też, byłem w Genewie, z pracy miałem podróżną, zawodową podróż i tam, jakbym powiedział kłamstwo, wszystko by wygrało. I zamiast zwycięstwa powiedziałem kłamstwo, bo jakbym powiedział kłamstwo, to by było zwycięstwo, ale zamiast zwycięstwa przyszło zniszczenie. I nie starczy, że wszystko zburzyłem, jestem też winny wobec Boga. I poszedłem do hotelu, uklękłem i zacząłem prosić o krew Chrystusową, ale przebaczenie nie przychodziło. Modliłem się i zacząłem się bać. Nie przychodziło zbawienie, spokój zbawienia. Taką wielką rzecz zrobiłem. No tak, ma konsekwencje, no ale ja nie mogę znaleźć pokoju. Nie mogę znaleźć pokoju o twojej obecności. I słyszę głos Boga. Musisz znaleźć. Musisz kogoś, jeszcze jednego, abyś się pomodlił z tobą. I pomyślałem, przedzwonię do żony mojej. Pomyślałem. I pomodlimy się razem. I później wierzę, że mi to Bóg objawił. Pomodlę się z pocieszycielem. I uklękłem. Wychwalam Boga. Bo do tamtego momentu płakałem. Mówię, Boże, przebacz mi i nic się nie działo. Wychwalam Boga. Dziękuję Bogu. Wypełniam się Duchem Świętym. I jak mówiłem na języki, zrozumiałem, co znaczy, że ten, który mówi obcymi językami, samego siebie buduje. Jak zacząłem i wychwalałem Boga, przyszła obecność Boga
i bardzo szybko byłem pełny Ducha Świętego, przebaczył mi Bóg i następnego dnia Bóg uczynił wszystko dobrze. Bracia i siostry, Bóg chce nam pomagać. Bo przecież to mówi, ja jestem Twoim pomocnikiem. To nie jest Bóg, który nie interesuje się Tobą. Interesuje się, aby był Twoim pomocnikiem. Pan jest Twoim pomocnikiem. Nie porzucę Cię po wszelkie dni Twojego życia, aż do zakończenia świata. Jak Mojżesz opisał, że ciąg dalszy człowieka, jutrzejszy dzień człowieka jest zależny od dzisiejszego dnia. Ciąg dalszy człowieka jest zależny od Twojego dzieła dzisiaj. Wtedy wchodzi do następnego niebezpieczeństwa, które mają ludzie Boży. Zważaj, bo ja przyprowadzę Cię do wielkiego błogosławieństwa i Bóg daje do wielkich błogosławieństw. Wyciągłem Cię z Egiptu. Uwierzyłeś. Poprzez wiarę jesteśmy zbawieni. I dodałem Cię do Kościoła. To, że jesteś w Kościele, to jest wielkie. W ziemi obiecanej. Tam znalazłeś miasta, które nie zbudowałeś. I nasze miasto kim jest? To jest... Nie zbudowaliśmy my. My znaleźliśmy wszystko gotowe. Gotowe wszystko znaleźliśmy. Inni budowali i my się rozkoszujemy w ich trudzie. Nie tylko miasta, ale i nasz dom, nasza rodzina, nasi bracia. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy narodzeni z Ducha i nasza rodzina jaka jest? Naszą rodziną jest Kościół, nasz dom. I w tym domu co mamy? Wszystko. Pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś. I co brakuje z Kościoła? Wszystko, wszystkie dobre rzeczy, bo wszelka dobra rzecz z góry jest wysyłana. I przychodzi od Boga Ojca. I gdzie to jest? W Kościele. W Kościele znajdziesz miłość, w Kościele znajdziesz Słowo Boże, w Kościele znajdziesz ciało i krew Chrystusowa, znajdziesz społeczność, w Kościele znajdziesz wszystko Boże, charyzmaty, słowo, błogosławieństwo, wszystko w Kościele znajdziemy. I w Kościele są wykute studnie, których nie wykuwałeś, bo w Kościele jest studnia wód żywych, czyli Chrystus. I od tego momentu jest ma dzieło Kościół. Winnice, sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak musisz się troszczyć o to. Musisz pracować i to nie jest niesprawiedliwy Bóg, aby zapomniał o Twoim dziele i trud Twojej miłości. Ale w Kościele będziesz jadł i będziesz się najadał. I tam wszyscy będziemy zupełni. Jak jesteś głodny w Kościele, to nie jest, że nie ma dobrych rzeczy. Jesteś głodny. I co to jest, co robi cię, że jesteś smutny, załamany? Twój charakter, twoje zachowanie. W Kościele jest radość, miłość, spokój. Jest to Królestwo Niebios. Kościół nie jest jedzeniem... Jest to sprawiedliwość. Jaka sprawiedliwość?
nie Twoja sprawiedliwość, ale sprawiedliwość Wszechmogącego Boga. Pokój. Nie pokój mocy człowieka, pokój Boga, bo jest Bogiem pokoju i w Kościele jest radość Ducha Świętego. Jak nie ma w naszym życiu, w Kościele sprawiedliwości, pokoju i radości, nie jest winny Bóg, nie jest winny Kościół, nie są winni bracia i siostry, nasze serce jest winne. Z serca naszego pochodzą wszystkie wyniki naszego życia. I co jest nam potrzebne? Upamiętanie, powrót. Wypróbujmy samego siebie, abyśmy poznali wolę Boga, dobrą, miłą i doskonałą. I co to znaczy wypróbowuję? Wypróbowuję wodę. Co, jaka ta woda jest? Słodka, słona? Wypróbowuję, jak jest. Bo w Kościele co jest? Jest smak, bo jest sól, który daje smak. I czym jest sól? Duch Święty. Wypróbowuje i wszystko jest ładne i dobre w woli Bożej. Tylko w Kościele jesteśmy szczęśliwi, żyjemy, bo w Kościele jest życie. I tematem jest, gdzie idziesz? Jaką drogą idziesz? Zgorszenia przyjdą. Nie wytłumacz samego siebie, że przyszło zgorszenie. Bóg pozwala na zgorszenie, bo musisz być wypróbowany. Wypróbowany. Błogosławiony, który nie będzie zgorszony we mnie, który jest głową Kościoła. Błogosławiony. Ale jak zgarszam się, kim będę? Będę nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo moje serce oskarża, skazuje, plotkuje, patrzy się. I zamiast pracować, pracuje na prawo i na lewo. Jak człowiek nie pracuje, od razu będzie pracował na prawo i na lewo. Od razu. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. I kim, jakie jest wyjście z tego problemu? Trzy rzeczy. Bój się Boga, uwielbiaj tylko Go i przysięgaj tylko i miej nadzieję tylko w Nim. Jego się bój, nie bój się ludzi. Nie bój się swojego męża, nie bój się swojej żony, nie bój się swojego brata, nie bój się świata, nikogo się nie bój. Boga się bój. I staraj się, abyś nie zasmucał Ducha Świętego. Uwielbiaj tylko Boga. I miej nadzieję tylko w Bogu. Przed wieloma laty znalazłem się w trudnej sytuacji i miałem smutek z wieloma braćmi, być może w sprawiedliwości. I powiedziałem mojej żonie, odejdę z Kościoła. Powiedział, nie, tutaj nas włożył Bóg, jak chcesz odejść, odejdź od prezbitera, ale tutaj zostaniemy. I żona nigdy się nie przeciwstawiała mi. I pomodliłem się z łzami. I przyszedł Pan i powiedział mi, mnie miłuj, mnie słuchaj, mnie ufaj, mnie uwielbiaj, mnie wychwalaj i ja Cię pobłogosławię. To jest cała tajemnica. Cała to jest tajemnica. I co mówi Bóg? Wypróbował mnie poprzez głupotę innych i ja będę niewypróbowany. Z pomocą Boga, jak to usłyszałem, i to była wielka próba dla mnie. I Kościół się opróżnił. Powiedziałem, ja usiądę, Ciebie kocham, Ciebie będę słuchał, zobaczymy, co zrobisz. I niedługo wypełnił się Kościół. Zmienił wszystko Bóg. Wszystko zmienił Bóg.
I chcę, bracia i siostry, rozkoszować się w zmianach Boga. Chcę rozkoszować się w przychylności Bożej. Powiesz mi, jesteś warty? Nie, nie jestem w ogóle warty. Między wami jestem najgorszym z was. I to mówię naprawdę, to nie mówię na żarty. Ale to, co ma znaczenie, nie jest, jakim dobrym jesteś, bo jesteś lepszym ode mnie. Ale jest, kto znajdzie łaskę u Boga. Znajdźmy łaskę u Boga, miłosierdzie. Co znaczy miłosierdzie? Nie jestem warty, abyś mnie błogosławił, ale ty się miłujesz nade mną, mnie błogosławisz. I łaska czym jest? Miłosierdzie to było pierwsze. A łaska co jest? Że jestem warty skazania, a ty uniewinniasz mnie. To jest nasz Bóg. I czyli jak uwielbiasz Boga, wychwalasz Boga, miłujesz Boga, jesteś posłuszny Bogu, idziesz za Bogiem, Chrystusa my, nie bój się niczego. Zważaj jednak, bo Bóg pobłogosławi cię bardzo. Jak cię pobłogosławi, teraz zważaj jeszcze bardziej. Zważaj na swoje serce. Zważaj na swoje istnienie twojego serca, na twoją pychę. Zważaj, abyś nie zapomniał o Bogu i myślałeś, że ty to zrobiłaś wszystko. Twoja zdolność, twoje dzieło, ani nasza zdolność, ani nasze dzieło. To nie jest twoje dzieło. To jest dzieło Boga. To nie jest twoja zdolność, to jest łaska Boża. I dlatego, co jest warte? Uniżenie nasze i wychwalanie Boga. Bóg jest tym, aby zadziałał, działa i jak zadziała, wtedy jeszcze bardziej z uwagą i bardziej w uniżeniu. Ile bardziej działa Bóg, tyle bardziej w uniżeniu, oddając chwałę Jemu. To nie jest łatwa rzecz. Z doświadczenia wam to mówię, to nie jest łatwa rzecz, bo serce się podnieca. Jesteśmy ludźmi znikomymi i z poznaniem mówię, że jestem zardzewiałym garnkiem. Jestem nic niewartym, ale to nie ma znaczenia, ile, jakim słabym i jakim złym jestem, ale znaczenie ma, jak poznam wszechmogącość Boga, łaskę Boga i miłosierdzie u Boga i wszystkie moje błędy, wszystkie moje grzechy. Idę na krzyż, na Golgotę. Idę tam i mówię, Panie, to są te rzeczy. Krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale kiedy? Jak mam społeczność z Bogiem i społeczność z braćmi. Jak widzę braci naszych i odchodzę, wtedy nie ma krwi Chrystusowej dla mnie. Nie ma mocy, nie jest czynna krew nade mną, Chrystusowa, ale jak przychodzę i odchodzisz ode mnie, co mam zrobić? Ale ile to jest możliwe, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi. I proście o pokój ze wszystkimi ludźmi, aby przyszło uświęcenie, bo bez pokoju uświęcenia nie ma. I to jest wola Boga. Twoje uświęcenie, nasze uświęcenie. I zważaj, abyś nie zapomniał, abyś powiedział, że ja. Przypomnij sobie, kim byłeś. Przypomnij, skąd cię wyciągnął. Zobacz na swoją postawę i wychwalaj Boga i powiedz, to ty wszystko. Podoba mi się Józef, bo ma piękną cechę ten człowiek. Zawsze mówił, nie ja, ale Pan. To jest wielka tajemnica. Cokolwiek jest dobrego, nie ja, ale Pan. I jak jeszcze bardziej, nikt inny, ja. I to jest duch Chrystusowa, zamysł Chrystusowy. To się podoba Bogu. Dlaczego to mówimy? Bo boimy się Boga, byśmy nie zasmucili Go. I zważaj, bo jak wpadniesz w pychę i oddalisz się obecność Boga od ciebie, wtedy nie mów, że Bóg nie jest ze mną,
i będziesz kusił swojego Boga? Nigdy nie mów, bracie, że Bóg nie jest z nami. To, co powinniśmy mówić, ja nie jestem z Bogiem i muszę powrócić. Jak upadnie człowiek, nie podniesie się, jak straci swoją drogę, nie znajdzie drogi swojej. Straciłem swoją drogę i powiem, że Bóg nie jest ze mną, przecież ja poszłem inną drogą. Upotknąłem się i upadłem, bo nie zważałem i powiem, że Bóg mi nie pomógł. Upadłem, Panie, daj mi łaskę, abym mógł wstać. Straciłem swoją drogę. Oświeć mnie, poprowadź mnie drogą, którą powinienem chodzić. Bracia umiłowani w Panu, Bóg jest jedynym prawdziwym pomocnikiem naszym. Jedynym. I jedynym Bogiem, naprawdę mówię Wam szczerze, i doskonałym Bogiem, i nie mam słów, jest pomocą gotową dla nas. Dawid powiedział, jak pięknie, patrzę na góry, patrzę z dala, skąd przyjdzie pomoc. Sam, ścigany przez Saula, ścigany od wszystkich, otoczony wojska Saula, skąd przyjdzie moja pomoc? I mówi sam poprzez wiarę, moja pomoc przyjdzie od mojego Pana, który stworzył niebo i ziemię, szordowo. Jak to powiedział, Bóg powiedział mu, teraz się nie bój, teraz ja będę z tobą. Teraz ja będę szedł pierwszy w twoim życiu. Teraz ja będę otwierał zamknięte drzwi, których nikt nie może otworzyć. I będę zamykał drzwi męki i trudy, których nikt nie może zamknąć. Ja będę z tobą. I powiem wam, nie chcę nic innego. Jedną rzecz chcę, aby Chrystus był ze mną. Ale aby był ze mną Chrystus, muszę być ja, być z Chrystusem. Ja bym był z Chrystusem, muszę wyrównować moje życie z Jego wolą. I muszę wypróbowywać. Muszę wypróbowywać. Jest smaczne to, jest to dobra rzecz. Wszystko wypróbujcie i dobrą rzecz miejcie. Wypróbujmy, jaka jest wola Boga, dobra, miła i doskonała. I ja bym oddawał moje ciało jako ofiara wobec Boga. To jest moje logiczne służenie. Co znaczy ofiara? Chcę zobaczyć jeden film? Nie będę oglądał filmu, ale pójdę czytać Słowo Boże. To jest ofiara. Chcę pójść do rozrywki? Chcę? Nie. Do woli Boga i program mojego życia, który ja robię, nie zostawiam tak. Program mojego życia my robimy. I to jest wstrzemięźliwość. My planujemy. I powiem poważnie, tak jak mówi Słowo Boże. Ojciec planuje rzeczy swojego domu, swojej rodziny. Ojciec planuje. I jak przyjdą twoje dzieci i zapytają się ciebie, co to jest wszystko? Co to wszystko jest? Co to jest, co robisz? Co im powiesz? Wiesz, kim ja jestem? Jestem sługą byłem, niewolnikiem w Egipcie. I powiedział, Pan mnie wyzwolił z Egiptu. I przyszedł Pan i dał mi swoje słowo. Przyszedł Pan i na nowo narodził mnie, ochrzcił mnie w Duchu Świętym. I przyszedł Pan i obiecał mi, i wszystkie Jego obietnice są prawdą. I rozkazał mi, abym wykonywał wszelkie Jego nakazy, abyśmy się bali Jego, abyśmy żyli w błogosławieństwie, a nie w przekleństwie, aby się nam wiodło, aby nas trzymał przy życiu, tak jak jesteśmy dzisiaj. I uwaga nasza jest jedna. Abyśmy zważali na sprawiedliwość Bożą. Abyśmy skazywali naszą sprawiedliwość. Abyśmy się oddalali od naszej sprawiedliwości. Abyśmy nie mieli nic do czynienia z naszą sprawiedliwością. Abyśmy nie byli usprawiedliwieni. Co znaczy usprawiedliwienie? To jest, że jest samousprawiedliwiony, że
wytłumaczony, tak jak faryzeusz. Panie, zobacz mnie, jaki ja jestem dobry, jak pracuję. Nic nie robił. Nic nie robił. Ale dlatego, że zrobił jakieś tam rzeczy, myślał, że Bóg był zobowiązany jemu. I poszczę 2 dni w tygodniu, 3 dni w tygodniu i daję 10. I wszystko, co mi mówisz, zrobię. Zobacz, jaki ja jestem ważny. I to jest samousprawiedliwiony, który nie znajduje nigdy łaski u Boga. Patrzę się na celnika i mówi, nie jestem tak jak ten tutaj marniak. A celnik co robił? Bił się w pierś i mówił, zmiłuj się nade mną, nad grzesznikiem. Jaki piękny duch jest ten, który chce Bóg, abyśmy przybliżali się do Niego jako winni. Przebacz nam, Panie, ja jestem winny. Jaką złą rzeczą jest, abyśmy mówili, moja żona jest winna, prezbiter jest winny, inni są winni. I czuję się, że wszyscy są przeciwko mnie. W kościele wszyscy są z Tobą. Świat jest przeciwko Tobie. Świat jest przeciwko Tobie, przeciwko nam. Bo świat jest w złym stanie. Bóg niech nam daje tego ducha, abyśmy przybliżali się do Boga jako winni. To jest bardzo ważna rzecz. Idziesz wieczorem się pomodlić. Jak się modlisz? Prosząc od Boga. Idziesz wymuszając Bogu, widzisz, wymuszasz od Boga rzeczy. Co ty mówisz, głupcze? Nie kocha mnie moja żona, nie kocha mnie mój brat. Ty ich kochasz. To ma znaczenie. Nie ma znaczenia, czy mnie kochacie. Nie ma znaczenia, ale ma znaczenie, abyś ty ich kochał. Abyś im służył. Abyś im przebaczał. Miłość ma cierpliwość. Przebacza. Jaką miłość mam? Masz. Mamy. Miłość, która chce, czy miłość, która daje? Miłość, która wymusza, czy miłość, która przebacza, która daje. Miłość, która wymusza i chce, jest cielesną miłością. Jest samousprawiedliwieniem. Jest miłością ze złymi wynikami. Jest to miłość, która nie ma nadziei w Bogu, ale ma nadzieję w samym sobie i pozostanie sama. Ale miłość, która daje, oferuje, która przebacza, która ma nadzieję w Bogu, ta miłość jest, która zmienia człowieka w drzewo zasadzone przy źródłach życia. Jak nie jestem takim drzewem, to wtedy ja jestem winny. Nie jest niesprawiedliwy Bóg nasz, aby zapomniał Twoje dzieło i trud Twojej miłości nie jest niesprawiedliwy. Ale ten, który ma nadzieję tylko w Panu i chodzi dokładnie według woli Boga i wypróbuje wolę Boga, dobrą, miłą i doskonałą, i odrzuca, wtedy on jest tak jak drzewo zasadzone przy źródłach życia. Jest żywy, jego liść jest bujny, jego owoc jest zupełny. I cokolwiek wykonuje, Bóg to błogosławi. I to jest chrześcijanin. To jest sługa Boży i służebnica Boga. To jest dziecko Boże. I tak chcę, aby mnie uczynił takim Bóg. Takim chcę, aby mnie uczynił Bóg. Nie chcę, abym powiedział mu, że jestem, bo powiem, że jestem, nie, bo powiem głupstwa, ale powiem mu, zrób mnie takim, proszę cię, jako drzewo zasadzone przy wodach, źródłach. Pomóż mi, abym zaczął od początku, abym zapomniał o wszystkim,
abym zaczął nowy, abym miał nowy początek, nowe życie, nową drogę. Wszystko zepsułem. Wszystko zrobiłem źle. Daj mi, Panie, nowy początek. Podaruj mi. I co zrobi Bóg? Wielkie rzeczy, bracia, zrobi Bóg. Wielkie rzeczy zrobi Bóg. Wielkie zrobi z każdym z osobna, z nas. Wielkie rzeczy zrobi Bóg w naszych rodzinach, w naszym wyjściu i w naszym wejściu. Bo podoba się Bogu, aby błogosławił. Radością Boga jest, aby nas błogosławił. Smutkiem Boga jest, aby nam brakowało i powiedzmy to dzisiaj, Panie, uczyń nas takim. Uczyń nas jako drzewa zasadzone przy wodach żywych. Amen.